chcesz kupić lub sprzedać używany samochód? Poznaj więc kilka ważnych informacji, o których warto pamiętać, aby transakcja umowy kupna-sprzedaży przebiegła pomyślnie od samego początku do końca. Przede wszystkim dokument umowy kupna-sprzedaży powinien być sporządzony w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co poza tym powinna zawierać taka umowa? Przede wszystkim datę podpisania umowy oraz szczegółowe dane obu stron transakcji: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL czy też NIP, jeżeli mówimy o podmiocie gospodarczym. To bardzo ważne z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych. Serię i numer dowodu tożsamości. W dalszej części określamy przedmiot sprzedaży, wskazując na markę i model pojazdu, rok produkcji, jego numer rejestracyjny, numer VIN, czyli numer nadwozia oraz cenę przedmiotu transakcji. Umowa kupna-sprzedaży powinna być opatrzona także podpisami, zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Pamiętajcie Państwo, że odpowiedni wzór umowy zawsze jest do pobrania w naszej agencji. Ok, podpisaliśmy już umowę kupna-sprzedaży, a co dalej? Umowa kupna-sprzedaży zawsze wiąże się z obowiązkami zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedającego pojazd. Rozumiem, że zdecydowaliście się Panowie podpisać umowę kupna-sprzedaży auta. Nawet spisaliśmy konkretną umowę. Może sprawdzę, czy wszystkie dane zostały prawidłowo wypełnione. Podpisy obu stron transakcji są, data podpisania umowy, PESEL obu panów. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Warto to zawsze wcześniej dodatkowo sprawdzić, bo niewypełnienie wszystkich danych może skutkować późniejszymi problemami w momencie zarejestrowania takiej umowy kupna-sprzedaży. Który z panów jest sprzedającym, a który kupującym? To ja zakupuję auto. Gratuluję panu w takim razie. Pani Karolina, a co z moją polisą? Jako strona sprzedająca musi Pan jednocześnie przekazać kupującemu także umowę kupna-sprzedaży. Ustawa mówi, że w dniu podpisania takiej umowy kupna-sprzedaży prawa i obowiązki wynikające z polisy OC przechodzą automatycznie na nowo nabywcę. Jako sprzedający powinien Pan także zgłosić się do Wydziału Komunikacji i wyrejestrować auto. Następnie zapraszam tutaj do nas, skserujemy umowę kupna-sprzedaży i taką informację przekażemy Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Muszę to zrobić, czy wystarczy, że strona kupująca dokona tych wszystkich czynności? Zapewniam Pana, że leży to także w Pana interesie. Bo załóżmy, że strona kupująca nie zgłosi faktu zakupu auta. I tak naprawdę dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego właścicielem tego auta nadal będzie Pan, prawda? Do Pana wyślą nakaz płatności drugiej raty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Do Pana też wyślą przypomnienie o kończącym się ubezpieczeniu. A co jeśli kupujący dokona szkody? Czy mi także zostaną zabrane zniżki? Teoretycznie nie, bo po dniu zbycia pojazdu skutki wyrządzenia takiej szkody nie obciążają już zbywcy. Natomiast jeżeli nie dopełni Pan wszystkich swoich obowiązków, w praktyce może się tak zdarzyć. Oczywiście wszystko będzie do zweryfikowania, do wyprostowania, ale po co te nerwy, prawda? Pocieszę Pana, Panie Czarku, że Pan Jacek jako strona kupująca ma w związku z tym dużo więcej obowiązków. No właśnie, a jak ja mam się zachować? Przede wszystkim musi Pan zgłosić się do Urzędu Skarbowego i opłacić stosowny podatek. Ma Pan na to 14 dni. Nie 30? Nie, 14. W ciągu 30 dni ma Pan obowiązek zarejestrowania swojego nowego auta. Ach tak, a co oznacza, że kupując auto nabywam praw do polisy OC? Oznacza to nic innego jak to, że może Pan wykorzystać polisę, z którą nabył Pan auto, bądź też zrezygnować z niej. Jeżeli złoży Pan takie wypowiedzenie, to wówczas stronie sprzedającej będzie się należał zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
O, byłoby super. A w jakim czasie muszę się zdecydować? Nie ogranicza już Pana 30-dniowy okres wypowiedzenia. Może Pan to zrobić w każdym momencie po podpisaniu transakcji umowy kupna-sprzedaży. Oczywiście w obrębie okresu ubezpieczenia, jaki widnieje na polisie. A co będzie dla mnie lepsze? Teraz nie odpowiem Panu na to pytanie. Po tym, jak zarejestruje Pan już swoje auto, zapraszam do nas do biura i wspólnie zastanowimy się, co będzie dla Pana korzystniejsze. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w takim przypadku dokonują tak zwanej ponownej rekalkulacji składki. I może się tak zdarzyć, że będzie Pan musiał dopłacić do polisy. Dlatego wspólnie to przeliczymy i zdecydujemy, tak? Albo wystawimy nową polisę ubezpieczeniową, albo wystawimy aneks do ubezpieczenia istniejącego, zmieniający dane właściciela pojazdu. Tak, aby dane na polisie były zgodne z danymi, jakie widnieją na dowodzie rejestracyjnym. Czy wszystko jasne? Chyba tak. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Panom udanego zakończenia transakcji. Proszę, tu są moje wizytówki. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, proszę dzwonić. Postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Umowa kupna-sprzedaży samochodu należy do najczęściej zawieranych przez nas umów cywilnoprawnych. Dlaczego więc budzi tak wiele kontrowersji i rodzi tyle konfliktów na linii sprzedający-kupujący? Najczęściej sami jesteśmy sobie winni, nie przestrzegając praw i obowiązków, jakie na nas ciążą. Decydując się na transakcję umowy kupna-sprzedaży auta, zachęcam Państwa do wcześniejszego skonsultowania się z naszą agencją w celu dopytania o wszelkie formalności, jakie w związku z tym musimy dopełnić. Uniknijcie wówczas problemów z tak zwanym podwójnym ubezpieczeniem czy też niekorzystnym wyliczeniem składki. Serdecznie zapraszam.